Dzień dobry, Diomiwa, organizator kongresu Ceramists. Hasło tegorocznego kongresu jest Freedom, bo słowo Freedom niesie ze sobą dużo dobrego. I chcę, żeby kongres był również dobrym miejscem, gdzie będziemy czuli się dobrze. Kongres Ceramists od pierwszego kongresu organizujemy w ten sposób, żeby były wykłady, ale również warsztaty tych wykładowców. I w ten sposób można moim zdaniem więcej wynieść wiedzę, ale również można zobaczyć, jak najlepsi na świecie specjaliści pracują. Kongres to również miejsce spotkania różnych ludzi, poznania lekarzy dla techników, albo poznania techników nowych dla lekarzy. Więc tu ten element też moim zdaniem jest takim dosyć ważnym elementem. A miejsce Hotel Anders jest naprawdę fajnym miejscem. Takim czuć, że jest tam przestrzeń i możemy swobodnie się czuć w tym miejscu. Dla tych, którzy byli już 2 lata temu, 4 lata temu, 6 lat temu, ciężko jest jako organizator przygotować cały czas coś nowego, ale w tym roku wymyśliłem w ten sposób, że zapraszam wykładowców z Japonii. 8 wykładowców z Japonii i jedna perełka z Europy, z Hiszpanii, Antonio. I po pierwsze, nie trzeba pojechać do Japonii, żeby ich posłuchać. Nie trzeba zabrać tłumacza, żeby rozumieć, co mówią. Tutaj będziemy mieli tych wykładowców w Polsce, a będzie tłumaczone przez profesjonalnego tłumacza na język angielski i polski, ale również na rosyjski. Więc atut naprawdę jest fajnych wykładowców, którzy są specjalistami, ale dobrymi ludźmi. I niezależnie, czy to jest technik, czy to jest lekarz, może na pewno zdobyć wiedzę, która przyda się od razu, od następnego dnia. Dla tych, którzy przyjeżdżają na kongres Ceramists, ale również dla tych, którzy nie będą na kongresie, jest jeszcze jedno wydarzenie. Dzień przedkongresowy. To jest sesja wykładowa od 12 do 18.30 w czwartku. Nazywa się Digital Day. Tam będziemy omawiać stomatologię cyfrową, która jest w sumie naprawdę ważna dla nas w tej chwili i dla laboratorium, i dla gabinetu stomatologicznego. Więc również tam też przygotowaliśmy razem ze sponsorami ciekawych wykładowców i wykładów. Więc zapraszam również na to Digital Day. Tak w przeciwieństwie do innych kongresów, na Ceramists nie ma imprezy w piątku wieczorem. Robię imprezę w sobotę wieczorem. Tak, żeby i wykładowcy, i uczestnicy mogli swobodnie się czuć. Następnego dnia nic nie ma i nazywa się Party No Limits. Zapraszam również na tą imprezę. Jest to naprawdę taka swobodna. Wykładowcy z uczestnikami dobrze się bawią, więc też zapraszam do tego. Oprócz tej części teoretycznej i praktycznej, czyli wiedzy profesjonalnej, myślę, że bardzo ważnym aspektem jest spotkania z ludźmi, poznania nowych ludzi. Nawet były przypadki, że było spotkanie życia, że mój znajomy spotkał się przypadkowo z jedną dziewczyną i teraz żyją szczęśliwie. Więc takie rzeczy też się zdarzają i bardzo mnie to cieszy naprawdę. Mamy trochę ponad miesiąc do kongresu. Przygotowanie idą pełną parą. W tej chwili mamy 280
uczestników zarejestrowanych. I jeszcze jest miejsce, chciałbym, żeby było przynajmniej 400 osób. Ale myślę, że jeszcze ludzie się dopiszą. I co? I do zobaczenia na miejscu w Łodzi, w hotelu Anders. Czekam na Was.